Najtrudniejszy punkt hamowania podczas wyścigu w Monte Carlo znajduje się na dohamowaniu do pierwszego zakrętu. Kierowca Formuły 1 musi zwolnić w tym miejscu o 227 km na godzinę na odcinku 137 metrów. Wytwarza się w tym momencie 1828 kW mocy. Na kierowcę działa siła 4,6 G, a musi on wciskać pedał gazu z ciężarem 142 kg.